Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wahadło w Ameryce. Jest szansa, że Trump zostanie na drugą kadencję, ale wszystko jest możliwe. Scenariusze są różnorodne, ale wahadło, tak jak wspomniałem, nie ma jednopartyjności w Ameryce. W Ameryce jest, to jednak jest kraj federalny, Stany Zjednoczone, czyli się zjednoczyły Stany, 50 stanów. 50 stanów ma 100 senatorów, jest Izba Reprezentantów, no i prezydent. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego to mówię? No to mówię, że wybór prezydenta, no to jest ważny, ale nie jest ważniejszy. Wybory reprezentantów są ważne, ale nie najważniejsze. Wybory senatorów są ważne, ale nie najważniejsze. Cały rząd jakoś po prostu współpracuje, czy musi współpracować. Każdy ma swoją rolę. No, sytuacja tych wyborów, 75 milionów dla Joe Bidena, 72 miliony dla Trumpa. Są podejrzenia, są zażalenia, są skargi i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli nie będzie udowodniona, będzie ciężko udowodnić, bo jednak głosy są anonimowe, są sekretne, są niedostępne. Te rzeczy, które stały się, są dziwne, no ale to nauczy. Nauczy Amerykę, nauczy urzędników, nauczy polityków po prostu pilnować. Za 4 lata będzie większe pilnowanie. Za 2 lata będą wybory międzyprezydenckie, także regulacja, samoregulacja następuje. Teraz Senat ma większość senatorów republikańskich, Izba Reprezentantów ma większość demokratów, socjalistów, no ale stracili 15 miejsc, także to się ciągle waha. No Biden jest całe życie w tej polityce, na pewno nie został wybrany. Bernie Sanders to kompletny komunista, na swój miesiąc miodowy to pojechał do Moskwy. Elizabeth Warren, no to jest profesorka oczywiście na państwowym uniwersytecie, oczywiście zarabiająca 450 tysięcy rocznie i oczywiście walcząca z ciężkimi opłatami za uniwersytety i college. Ona jest pierwsza, która krzyczy, że uniwersytety są za drogie, a ona ma pensję na państwowej uczelni 450 tysięcy. Teraz Biden obiecuje wszystkim zapomnienie długu, czyli unieważnienie długu studenckiego, czyli jeżeli nie poszliście do koledżu, czy wasze dzieci nie poszły do koledżu, a głosowaliście na Bidena, no to będziecie płacić podatki, tak? Wszyscy, cała ta Ameryka, która nie poszła na uczelnię, czy płaciła dokładnie, jeżeli spłaciła wszystkie swoje pożyczki studenckie, no to też głosowaliście na socjalistę, już socjalista chce skasować. To są tryliony dolarów, no ale to jest te właśnie te obiecanie i ci młodzi po prostu żrą te chińskie kluski, no i sobie mówią, no tak, dają, trzeba na niego głosować. Te wahadło, prezydent, Izba Reprezentantów i Senat, no to ciągle się zmienia, to się po prostu wymienia i to ostatnie lata tak pokazują. Amerykanie, tak jak mówię, 75 milionów głosowało socjalistycznie, 72 miliony konserwatywnie. Kraj jest podzielony, no ale cały świat jest tak podzielony według tej linii. Państwo, rząd względem jednostka. No i teraz jeżeli się nie uda jednak doprowadzić do tego, żeby Trump miał drugą kadencję, no to Biden będzie w takiej pozycji jak
Clinton w drugiej kadencji, no i w zasadzie Biden to będzie trzecia kadencja Muhammada Obamy. No wystarczyło te 2-3 miliony ludzi, którzy byli przeciwko Trumpowi, no ale wszyscy jednak te 140 milionów wygląda na to, że podobało im się ekonomicznie to, co Trump robił ekonomicznie. To jednak się wszystkim spodobało, bo nawet w tych rejonach, w tych stanach, gdzie niby wybrano Bidena jako prezydenta, no to tam jednak były poprawki w kierunku wolnego rynku, w kierunku kapitalizmu bardziej. Także odrzucili w wielu stanach, odrzucili te radykalne tą radykalną transformację, przemianę Ameryki na socjalistyczne. No to nie wiadomo, na jak długo to się utrzyma, ta walka. No ale jakaś taka bitwa została wygrana. Demokraci wydali prawie 900 milionów dolarów na reklamę tego, żeby wprowadzić swoich ludzi do Senatu. No ale jednak im się nie udało. W Georgii teraz będzie w styczniu bardzo dramatyczna sytuacja. No ale też wszystko wygląda na to, że jednak większość będzie utrzymana przez republikanów. Dużo gubernatorów, dużo lokalnych pozycji politycznych zostało przesuniętych w kierunku konserwatyzmu. Hiszpańskojęzyczni przesunęli się w kierunku prawicy, dużo kobiet się przeniosło w kierunku prawicy. Z jakiegoś powodu biali mężczyźni powyżej 40 to zmalała ilość. No, nie wiadomo co się stało z tą grupą. Wydawałoby się, że powinni być za konserwatyzmem, no ale ich chyba zabrakło. Ich zabrakło z tych danych statystycznych. No i teraz jest pytanie, kiedy Biden by przyszedł, no jeżeli nie umrze, albo jeżeli go nie zabiją, albo jeżeli go tam nie odsuną, bo jest taka możliwość, że Kamala Harris wejdzie w jego buty, a on zostanie odepchnięty po prostu łokciem na bok. No ale to też jest jednak i Izba Republikanów i Senat. On obiecywał podnoszenie podatków, plan pięcioletni, zielony plan pięcioletni, no ale to już wszystko było. To już było za Clintona. Clinton podniósł podatki, starał się upaństwowić opiekę społeczną w 1993 i 1994 roku. No i co się stało w 1994 roku? W zasadzie Ameryka wybrała republikański kongres. To się zatrzymało. Wtedy Clinton był zmuszony do tego, żeby pracować dwupartyjnie. Współpracował z republikanami, dopracowali budżet, przycięli podatki, zamiast podnieść podatków, troszeczkę obniżyli regulacje, no bo właśnie komuniści to zawsze przychodzą, to wszystko, co chcą, to regulować. No a to zabija gospodarkę, to powstrzymuje gospodarkę. No każdy normalny to wie, komuniści sobie wyobrażają, że to jednak pomaga. No i to był rozwój gospodarki, rozwój narodowy, no dosyć spory. W 2009-10 Obama znowu jak socjalista podniósł podatki, no i jemu się tak udało mniej więcej upaństwowić opiekę medyczną do pewnego stopnia. I co się stało? No co się stało, że wyborcy zareagowali, wybrali republikańską Izbę Reprezentantów, no i więcej przyszło do Senatu, tak, także to też się przesunęło. No i Muhammad Obama zastanawiał się, czy miał do wyboru to, co Clinton w 1994 roku. No i Obama powiedział, że ma w nosie tą decyzję wyborców. No i zaczął pchać jednopartyjne
jednopartyjną politykę, wydawanie pieniędzy, nieograniczenie budżetu, także podniósł podatki, podniósł wydatki, no i to wszystko się uspokoiło. Cała gospodarka po prostu przysiadła. Deficyt wzrósł do 5 trylionów dolarów i to było ani bez wojny, ani bez recesji, no i nie było pandemii. Także Obama po prostu nie słuchał, czy nie patrzył, co się dzieje. Myślał, że jako prezydent jest jeden jedyny, nie musi nikogo słuchać. No i teraz Biden, w wypadku, jeżeli wszyscy po prostu no dojdzie do tego, że Trump nie uzyska tej drugiej kadencji, no to Biden będzie musiał jednak pilnować się i patrzeć. No on nie będzie w stanie wydawać tych trylionów na ten plan zielony, 4 tryliony w podatkach. Nie będzie w stanie też kontynuować z tym zielonym planem środowiskowym. Biden ogólnie, no to trochę przemawiał do tych ludzi w środku, że nic się nie zmieni, że nie będzie fundamentalnych zmian. No ale to nie jest prawda. Z lewicy Aleksandra Ocasio-Cortez i cała ta muzułmańska czwórka, Bernie Sanders i cały wszyscy inni, oni po prostu chcą zmienić. Oni chcą zmienić, zrobić tą transformację. No ale czy mogą coś osiągnąć? No, Bernie Sanders, no i czwórka ta muzułmańska, no to socjaliści naokoło nich, to chcieli zradykalizować. No, ta radykalizacja polega między na tym, żeby już wszystkie te przestępstwa, czy używanie narkotyków, ciężkich narkotyków, po prostu było legalne, co jest dosyć niebezpieczne dla społeczeństwa. Chcą zamienić policję na agencje społeczne i zasiłkowe. Chcą zrobić ministerstwa reparacyjne. No, o co to chodzi? O to chodzi, że tam nie 5 pokoleń czy 10 pokoleń temu ktoś miał w rodzinie niewolnika, no to mają im płacić teraz. Najgorsze jest to, że jeżeli ktoś jest czarny i przyjechał z Nigerii czy z jakiegoś innego kraju afrykańskiego, no to też będzie dostawał pieniądze za to, że ma kolor skóry. Chcą wprowadzić w sumie kwoty na uczelnie, kwoty do rządu, kwoty, no wszędzie punkty za pochodzenie, no ale to będzie rozdawnictwo pod kątem tego, żeby pracować dla partii. No to jest to, co się zawsze dzieje w kraju socjalistycznym. Swoich się wynagradza, a przeciwnika się karze. Aleksandra Ocasio-Cortez, komunistka, ona właśnie powiedziała, już ma czarne listy, ona ma czarne listy zwolenników Trumpa, także ona, jeżeli daliby jej karabin, no to ona by chętnie poszła i strzelała do ludzi. Przepraszam. Także to jest no i 2 następne lata, no to Biden będzie musiał jednak pracować dwupartyjnie. To nie da rady. Clinton współpracował z Partią Republikańską. Z ekonomią to można powiedzieć, że Trump przez 4 lata tak wzmógł ekonomię po tym fiasku Obamy. No a Obama mimo wszystko 3 lata jeszcze płakał o tym, że to w sumie jego jest wynik jego działania. No, zobaczymy co się będzie działo, jeżeli Biden zostałby wybrany, co będzie z
wolnym rynkiem, wymianą gospodarczą, szczególnie z Chinami, co będzie z emigracją. No Trump będzie, jeżeli będzie prezydentem, no to będzie kontynuował te wymogi ekonomiczne z Chinami. Tak czy inaczej, teraz pandemia, no to będą chyba pozamykali wszystko na Thanksgiving, na święta dziękczynienia. Ale po świętach myślę, że zaczną otwierać, te szczepionki zaczynają wchodzić. No, ekonomia poszła w dół, no ale teraz ekonomia pójdzie w górę. W styczniu właśnie, jak wspominałem, w Georgii będą głosowali. No i wtedy jak Senat będzie miał większość, no to Senat zablokuje wszystkie nowe podatki, zablokuje zapakowanie, naładowanie Sądu Najwyższego dodatkowymi dwoma czy czterema sędziami, no bo wtedy to by było, oni by pakowali socjalistami, także teraz na dziewięciu sędziów to jest sześciu republikanów i trzech demokratów, no tak oni by dopakowali dwójkę, to by było 11 sędziów, to też za mało, to musieliby dopakować czwórkę, żeby było 13. No, mogą to osiągnąć, nie było to praktykowane od ponad 100 lat, no ale wśród socjalistów wszystko jest możliwe. Jeżeli Senat będzie w rękach republikanów, no to też socjaliści nie dołożą dwóch senatorów, bo dołożyliby dwa stany, Puerto Rico i Dystrykt Columbia. Także trzy grupy polityczne jakoś nawzajem siebie pilnują. No, Washington i całe wszyscy ci, co myśleli o Ameryce, no w miarę dobrze to ustanowili. Ustanowili prezydent ma pewną władzę, no ale jest pilnowany przez sądy, jest pilnowany przez kongres, przez obydwie izby. Clinton zobaczył, że wyborcy powiedzieli, co mieli powiedzieć, no i troszeczkę się doszlifował, no i wzrost gospodarczy był około 5% w czasie jego ostatnich 3 lat. Obama nie zwrócił na to uwagi, czy po prostu walił kijem tego wyborcę po plecach, no i ekonomia była najgorsza, no i się nie odbijała tak, jak powinna być. Teraz sytuacja jest no fatalna, bo w sumie dług narodowy to jest 105% dochodu narodowego w porównaniu z 80% rok temu. Także to jest będzie długo zajmie, żeby to się jakoś odbić. No muszą się dogadać Social Security, czyli państwowa ta emerytura, gdzie każdy pracownik sam płaci 7,5% i pracodawca płaci 7,5%, to w 1980 roku mówili, że już zbankrutuje, no ale Reagan się wziął, dogadał z przywódcą czy z liderem Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów, no i jakoś to doszlifowali. Biden, no to jest staruszek, stara wyga, to stary po prostu wyjadacz. No ale on się orientuje, że musi współpracować z dwoma partiami. Jest nadzieja, że Kamala Harris go nie zaciuka. Jest nadzieja, że komuniści go nie zaciukają, jeżeli byłby prezydentem. No ale trzeba mieć nadzieję, że kolegium elektorskie jednak wybierze sprawiedliwie Trumpa, no i Trump poprowadzi Amerykę przez następne 4 lata. Głosowałeś na socjalistów, to będziesz płakała, zobaczysz, co się będzie działo. Głosowałeś na republikanów, na Trumpa, to dziękuję bardzo. Zdrowia.
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.